AZS Koszalin uległ Polfarmie Stargard Gdańskiej 81-86. To jest Studio Basket, a naszym gościem po tym spotkaniu jest Piotr Podbilski, wieloletni kibic AZS-u. Witam Cię, Piotrze. Cześć. No właśnie, 81-86, natomiast jeszcze w czwartej kwarcie Koszalinianie mieli 8 punktów przewagi i wydawało się, że dowiozą tą przewagę do końca, ale coś się zacięło. No straty własne, no. Oddaliśmy ten mecz niestety, jak już z kolegą rozmawiałem w trakcie meczu, że wyjątkowo mało strat mam gdzieś tam w połowie trzeciej kwarty. No i szybko musiałem to sam sobie odszczekać, też napluć w brodę, no bo duża ilość strat własnych wykończyła nam ten mecz. Ty mówisz o stratach z naszej strony, natomiast Polfarma uparcie grała pod kosz do Andrii Boicia. No, przez wiele minut tego meczu to wyglądało tak trochę jak AZS kontra Boić. Zupełnie nie potrafiliśmy sobie z tym centrem serbskim gości poradzić. No, dobrą pracę zrobi rozgrywający Polfarmy, którzy w pierwszym kroku mijali swojego obrońcę, ściągali wysokiego, ten pomagając zostawiał Boicia, Boić dostawał piłkę przy pustym koszu i to kończył. Gorzej już było, jak miał obrońcę na plecach, to tam Wilsza go zatrzymał ze dwa razy. Patkiewicz też go tam raz czy dwa razy przyblokował, no ale jeżeli ktoś ma słuszny wzrost i pusty kosz przed sobą, no to nie może tego nie wykorzystać. Chcieliśmy porozmawiać na temat tego spotkania z samym Andrią Boiciem. Niestety nie dysponowaliśmy tłumaczem z języka serbskiego. Zapytaliśmy w takim razie Joe Thomasona, czy planem na to spotkanie była właśnie gra pod kosz. Posłuchajmy. It was a very hard and equal game, but finally you win. What was the deciding factor for this win? The deciding factor was who was going to just will it out, will to win, and who was going to come up with to get the rebounds, and who was just going to will it out to win. Who wanted to win more? That's what it came down to. We executed late at the end. We made some big free throws, got a couple big stops, and credit us. Andrija Bojic had 26 points. Low post was your main plan for this game, especially in the first half. Yes, we believe in Bojka. Bojka can really score the ball in different ways, and it's hard to stop him. So we go with what's working, and he was leading us, and we kept on feeding him. And eventually, myself and some of my other teammates, we got going. But we came out and we gave a big fella the ball, and he produced. So you, as a team, didn't feel the lack of Milan Milovanovic today? We always feel it, but we can't afford to. We gotta continue to play, and we know that he'll be back soon. And the sooner he come back, the better we'll be. But we definitely miss him out there, especially I believe we got out-rebounded, and that's what he do. He brings energy, and he rebounds very well on our team. Did you expect, as a team, such a good start? Of course, no surprise to me, because I got the confidence that we one of the best teams. But it's a new year. A lot of people they caught up in last year, and it's a new year, so we just try to, we every day we talk about making the playoffs and making a deep run, but we take it one day at a time, and it's not a surprise to us. We go hard every single day. Our coach pushes every single day, and just credit us. We executing very well, and we seeing a lot of results. Joe Thomason stwierdził, że oni od początku wierzyli w swój zespół, ale dla mnie Polfarma jest jednym z największych, jeżeli nie największym zaskoczeniem początku tego sezonu. Na rozkładzie takie zespoły jak MKS Dąbrowa Górnicza czy Stelmet Zielona Góra. Wydawałoby się, że w tym zespole jakichś nazwisk wielkich, zwłaszcza jeżeli chodzi o Polaków, nie ma, a tymczasem trener Mija Bogicewicz stworzył naprawdę fajny team. No zespół wyrównany, ale ja nie mam wiary dużej w to, że ten zespół utrzyma te swoje wyniki. Już nawet dzisiaj patrząc na ich grę, no tak ciężko było sobie wyobrazić się tego meczu ze Stelmetem, na przykład nie widziałem i nie wiem, jak oni tego dokonali, że ten Stelmet pokonali, bo ich gra była dosyć prosta, wykorzystywali nasze słabości, to się zgodzę, że robili to skutecznie, natomiast my w ataku też graliśmy dosyć swobodnie, dosyć luźno i gdyby nie te nasze błędy, to mogliśmy spokojnie to spotkanie wygrać, więc nie wróżę do jakiegoś czarnego konia sezonu w postaci Polfarma. Ty mówisz o naszych błędach, no właśnie Polfarma ustrzegła się ich albo popełniła ich mniej także dzięki temu, że miałem wrażenie, że przez 40 minut utrzymują tę koncentrację. Nam tej koncentracji zabrakło, powiedziałeś na początku o tych stratach. No może nie było ich wiele, natomiast one były spektakularne, żeby nie powiedzieć momentami głupie. Zwykle kończyły się niestety punktami dla rywala.
brak koncentracji, brak doświadczenia, no bo zespół mamy młody? Wszystko po trochu. No, przede wszystkim nie było widać zawodnika, który... No straty były w końcówce, no, akurat w ważnych momentach i dlatego wyglądały tak właśnie kuriozalnie momentami, bo oddawaliśmy tę piłkę za darmo jakby ze strachu. Wynika to z braku doświadczenia, no i jakiegoś takiego zawodnika, który miałby stalowe nerwy i mógł tą grę pociągnąć. No, jest Quintel, który wiadomo, że tą akcję indywidualną w każdej chwili może wykończyć, czy mu wejdzie, czy nie wejdzie, ale poza nim nie ma nikogo, kto byłby w stanie sam na swoje barki jakąś tam ciężar końcówki wziąć. O tym, że wspomniane straty były jedną z przyczyn porażki, powiedział po meczu Modesta Skąpys. It was so close, but finally you lose. What was missing? I don't know. We missed good shots. We was playing like a team almost all game, but at the last minutes we started to play, I think, so a little bit by one. So that means we made a lot of turnovers, I think. So it's in stats. That's the key of the game. In the fourth quarter, you have even 8 points advantage, but lost it in about 1 minute. A lack of focus? Like I said, it's all about turnovers. You can see that we got a lot of fast break points. They got fast break points when we made turnovers. For most of the time, it was some kind of Azetes versus Andrija Bojic game. Did you have any plan to stop this guy? We had, but he's a good player, tough player. So he scored his shots. He made almost everything. So. It was his day. You still have a big problems with defense under the basket. Yes. What is the reason? You can see we have only one guy, Limonas, who is more than 2 meters 10. So that's the problem, I think. So all the times, the big guys beating us. Oprócz strat Modestas zwrócił jeszcze uwagę na zbyt indywidualną grę w końcówce. Liderem AZS-u po przyjściu miał być Quintel Woods, natomiast niestety większość zawodników, większość jego kolegów traktuje to w ten sposób, że damy w końcówce piłkę do Woodsa i będziemy biernie patrzeć, co on zrobi. Tak chyba nie da się wygrywać. Nie da się na pewno, ale ciężko tu też szukać winy w Łucie tym razem. Ja może nigdy nie byłem fanem stylu gry zespołu przy jego obecności na boisku, natomiast przez 3/4 Łódź był naprawdę wyjątkowo niepazerny na te cyferki moim zdaniem. A w końcówce wynikało to z tego, że no, on piłkę trzymając w dłoniach, cała reszta się wyłączała. Już wszyscy czekali, tylko kiedy wracamy do obrony, no bo zaraz Quintel coś tutaj wymodzi i była właśnie ta akcja z Kibilszą, gdzie byli wszyscy tak zamrożeni, zaczarowani, włącznie ze mną i całymi trybunami, że jak Szymon dostał piłkę, to chyba sam się zdziwił, no i miał stukać przed sobą. Ale to jest jedna akcja na 10 tych takich posiadań. No resztę Woods skończy rzutem, nie zawsze z dobrej pozycji, efekt jest losowy. To nie są to akcje przygotowane, zwłaszcza na koniec meczu. Tak jak powiedziałeś, jednak nie jest to do końca wina Woodsa. Modesta Skąpys nie jest nominalnym rozgrywającym i to widać właśnie w takich nerwowych końcówkach. Dajante Baldwin traci w nich głowę, nie żeby przez pozostałą część meczu grał jakoś rewelacyjnie, ale pod koniec no to on zupełnie już nie kreuje gry i siłą rzeczy po prostu ten Woods musi mieć piłkę w rękach. Jeszcze pozostanę na chwilę przy tej końcówce. Wydawało się, że w gazie jest wtedy Kuba Dłoniak. Trafił 2 trójki z rzędu, między innymi wówczas uzyskaliśmy tą 8-punktową przewagę, ale później został osadzony na ławce, już do końca meczu nie wstał. Ja nie do końca rozumiem tę decyzję trenera Dariusza Szczubiała. Jak ty ją widzisz? Ja rozumiem, że go posadził w pewnym momencie, bo rzeczywiście trafił 2 rzuty i później 1 czy 2 oddał takie z kapelusza, które nie weszły. Nie wiem tylko, dlaczego nie wszedł już w samej końcówce, gdy już mieliśmy lekki plecak, jak to się mówi, no to wtedy rzeczywiście był potrzebny ktoś, kto ten rzut może swobodnie oddać i spróbować trafić. Nie wiem, no trener odpowiada za personalia, za wynik, no to niestety należałoby się chyba wytłumaczyć też z tej decyzji, dlaczego nie grał do samej końcówki. Po 6 spotkaniach mamy bilansy 5 porażek i 1 zwycięstwa. Mieliśmy wprawdzie trudny terminarz, natomiast ja obserwując te mecze z boku, z małymi wyjątkami pojedynczych minut, może kwart,
Nie widzę niestety różnicy pomiędzy tym zespołem, a tym z ubiegłego sezonu, a tymczasem przecież przynajmniej na papierze tegoroczny AZS wydaje się silniejszy, zwłaszcza jeżeli chodzi o polski zestaw. Czy tutaj jest problem właśnie w trenerze, w przygotowaniu tych zawodników, w ich wieku, czy jeszcze w innym aspekcie? Tak jak wcześniej mówiłeś, patrzymy na Polfarmę, nie ma tam wielkich nazwisk, ale jest tam na ławce ktoś, kto rzeczywiście nimi dobrze dyryguje. Oni się tym wynikiem napędzili, zresztą było widać po meczach z kibicami, się cieszą, jakieś tam mają dużą chemię między sobą i z tymi, ze swoimi kibicami. U nas cisza na ławce, pełen spokój, siedzimy, czas to tylko i wyłącznie biegnie na tablicy, no jakoś tam większych ustaleń nie czynimy, ani na parkiecie nie widać, żeby ktoś ze sobą szczególnie mocno dyskutował, ani na ławce, więc no wygląda to tak, jak wygląda, no i inaczej raczej nie będzie wyglądało, jeżeli tu się jakiś ruch, powiedzmy, nie zrobi w sensie komunikacji ze sobą i ustalania, próbowania nowych rozwiązań, czy jakiejkolwiek gry ze sobą wspólnie, nie na zasadzie tego, co mówiliśmy, czyli oddawania jakichś tam pojedynczych rzutów indywidualnych. Oby to wyraźna chemia rzeczywiście się zawiązała między tymi graczami, że tak powiem. Dziękuję Ci, Piotrze, za rozmowę, dziękuję Państwu i do zobaczenia w kolejnym Studiu Basket.